Cześć kochani! Cześć, cześć! Witamy Was na vlogu, kochani. My jedziemy z mamusią do Kielc. Po co mamusiu? Ojej! Na przegląd. Na przegląd. I będzie bolało. Będzie płacz i zgrzytanie zębami dzisiaj dla mamy. Tak, bo trzeba zapłacić. Po kieszeni. Jest fotorada. Tak, to trzeba się uśpiechać ładnie. Tylko drogie te zdjęcia wyszłyby. Więc kochani, jedziemy na przegląd samochodu, ale to jest bardzo ważne, bo trzeba mieć sprawny samochód. Mamusiu, dla naszego bezpieczeństwa oczywiście. Także, no niestety, no dzisiaj zaboli, ale jutro będzie co lepiej. Niektórych. To nie, ale jutro będzie lepiej, mamusiu. Ale kawka za darmo będzie w salonie. No, także jedziemy. Kochani, żeby nie było za mało tych wydatków dzisiaj, to mamusia jeszcze jedzie odwiedzić stację. Tu sobie nie rób żartów. Stację benzynową. No proszę panią, no cóż mam ci powiedzieć, no na wodę się nie da jeździć. No nie. Także musimy odwiedzić jeszcze stację. Nie, nie ma innej opcji. Dzisiaj masz bardzo fajny dzień, mamusiu, co? Musimy skręcić. Tak nawet jest. nic nie mów. Bo się będziesz zaraz dokładać. A jak się spodobało? Ojej, patrz. O nie. Ale mamy i tak jeszcze dużo czasu, mamo, to na spokojnie. Tylko, że tak się... Po lewej stronie. Co to dzisiaj tak? Kurczę. Kurczę, a ty musisz tam podjechać, gdzie ten bus chyba, nie? Drukarnia, reklamy, coś tam. O, dobra, widzisz, mamusiu, o, luksus stoi. Kiedyś się, kochani, pomyliłam i powiedziałam zamiast Lexus, luksus, no i od tej pory mówię luksus. Ale to fajnie pasuje. Luksus pasuje. No, miłego luksusa jest różny. Miłego tankowania życzę. Taki ruch na stacji. No jest duży ruch dzisiaj. Nie wiem, może coś za darmo. I cię zapytaj, może za darmo paliwo będzie dzisiaj. Dobra. Zadowolona mamusia idzie, także chyba nie było tak źle. Widzę, że uśmiechnięta. Chyba nie było tak źle, co? Może być. A co tak dużo? Ciekawe, co tak dużo ludzi dzisiaj na tej stacji, nie? Bardzo dużo. Może akurat przystanek. Może. Może więcej akurat przypięło kogoś. Albo spięło. Jesteśmy, kochani, koło salonu. Mamy na godzinkę 11, co prawda, ale może uda się wcześniej. Zobaczymy. Dzisiaj podczas tej wycieczki mamy kawę za darmo, więc zaoszczędzimy. Za tamtym może, za tą... No tak... nie przejadę tam. Aha. Bo taksi stoi. Taksi, może kogoś, wiesz... A gdzie cofam? Oho, chyba tak. Poczekamy chwilę. Cofam się. Ale on się zmieści. A ja wiem, czy się zmieści. Mamuś, taki malutki na pewno się zmieści, co ty? Ale tu jest zwężenie, Ewa. No to tak, to prawda. Wiesz, że tak to przejadę. Wow, jaki tam ładny samochód stoi. Nie, no dobry kierowca z ciebie. Elegancko. Jako tako? Nie jako tako, tylko tak, mamuś. No jedziemy pod salon. O, trochę tych samochodów teraz jest. No. Ostatnio nie było tyle. Kolory ładne. Ładne. W ogóle ładne samochody, bardzo mi się podobają. Ja to idę se kawę robić, bo jeszcze nie piłam. Mamusia, też chcesz? Pewnie, Ewa. Co ty się pytasz, jak chorego? Także, jesteśmy. Dzisiaj jest, kochani, fajna pogoda. Jest chłodno, nie jest tak gorąco. O, mamuś, akurat otwierają. Zobaczyli, że podjechałaś. Zobaczcie, kochani, ile jest ładnych samochodów. O, ten na przykład bardzo mi się podoba, ten kolorek. Wow, strasznie dużo dzisiaj. Doszło troszkę. Ładne samochodziki. Fajne. Tamten, jaki duży w ogóle. Kurczę. Także robię, kochani, kawkę dla mnie i mamusi, bo ja jeszcze dzisiaj nie piłam, bo nie było czasu. Stwierdziłyśmy, że jak jesteśmy tu, to już nie będziemy kupowały na stacji. Dobra, co tutaj mamy? Mleczko już jest, ok, to sobie zniżę. I tu jest trochę inaczej jak u nas, więc tu zrobimy tak i myślę, że karuczinko wjedzie dzisiaj. Czemu by nie?
pięknie pachnie. Jesteśmy z mamunią w makro, a tak na pieszo. Na pieszo przeszłyśmy, bo mamy chyba 2 godziny czekać, więc stwierdziłyśmy, że co będziemy siedzieć tam w tym salonie. Pójdziemy sobie po prostu popatrzeć, co jest. Może... Nie wiem, czy bierzemy wózek. Nie, tak, sensu. A nie ma takiego, coś takiego do ręki. Duży jest strasznie ten wózek. Nie wiem, zobaczymy. Dzień dobry. Czekamy, czekamy. No i co? Nie ma. No to musimy iść po wózek. No. O nie. Dobra. Ja nie lubię tych wózków z makro, dlatego że się bardzo ciężko nimi jeździ. Nie tyle, co mi się tu nie chciało przyjść, co po prostu bardzo nie lubię tych wózków. O, i tu piątka wchodzi, tak myślałam właśnie. O, widzicie? One po prostu jadą jak chcą, te wózki. O, już mnie ciągnie na prawo. No nic. Zobaczymy, co tam ciekawego jest. Może jakieś fajne napoje będą, czy coś. Takie bez cukru, może większy wybór. Pan mnie przepuści? A nie, pan skręca. Okej. Dobrze. Jestem. No i co weszło? Proszę. Piątka. Piątka. Tak myślałam. Tak. No, nie lubię tymi wózkami jeździć, bo one tak jeżdżą w cały świat. No, nie są skrętne. Tak. Wsiadasz? Nie, będę cię wozić. O, zobaczcie, co ona tutaj robi. Zobaczcie, kochani, znaczy... bo mój pies jest taki, że nie lubi wpuszczać nikogo do mojego pokoju. I... No widzicie, co wymyśliła? To by się po prostu przydało. Tylko, że kto by wszedł do domu, to by od razu tą tabliczkę widział. Tak. Uwaga, strefa niebezpieczna. I to powinien zależy być... dla kogo. Potter był, powinien być narysowany. Fajne te tabliczki, ale zbyt duża jest niestety. Ale tak to... Myślę, za duża to, tak, za duża, bo tak to może bym wzięła, ale jest za duża. Co jeszcze pani patrzy? A tak sobie czytam, co tu ciekawego. Obiekt monitorowany, to przed domem mógłby zamontować. I też pieski. Fajne. O. Mamo, a ty to powinnaś mieć. Zakaz nagrywać. W pokoju swoim, tak. Nie? Fajne te tabliczki są. Fajne, podobno, nie wiem. Takie mi się rzuciły. No popatrz. No. Co my tu jeszcze mamy? Tu jeszcze jest jakaś... Rzeczy niemożliwe wykonuję od zaraz, tu zajmują mi trochę czasu. Kochani, zobaczcie, są nasze ulubione herbatki w makro, które uwielbiamy. Ten granat jest tak dobry. I to jest zielona herbatka właśnie o smaku granata. I jeszcze są cytrynowe, też są... O, mamo, zobacz, grapefruit jest, nie piłyśmy. Nie lubisz, ale ty nie przepadasz znowuż. A ja jeszcze tą bardzo lubię. Weź tą. Tak? Jedną? Dobra, to taką bierzemy też, kochani. Też jest bardzo dobra. A, i powiem wam, że czasami jak ktoś lubi energetyka sobie wypić, a na przykład też lubicie bez cukru, to bardzo wam polecam tego. I to jest chyba jakiś nowy, bo jest 0 kalorii i 0 cukru. Ja już go próbowałam i bardziej mi smakuje od tego błękitnego, tego, wiecie, drugiego bez cukru. Nic mi więcej nie potrzeba. O, tu jeszcze są jakieś herbatki. Aha, ale to już nie. Bo ja to zieloną piję. Miód z imbirem. Jak to pić ją cały czas. O tak. I mogę pić. Ty, w półkę bym wjechała. Uważaj, to na i dopiero będzie akcja. Ale by się działo, co? Kawki? Gdzie są kawki? Po tej stronie. O, tam są kawki. A właśnie ja widziałam, tam gdzieś była żurawinowa, tutaj chyba. Poczekaj. Tu jest. O, dzika róża. Kiedyś taka. Byłam różą dla twojego serca i mamusiu od czasu do czasu. Mi... Staj, potańczymy. Mama mi przypału nie rób. Mamuś, kawki tu są jak coś. Ciekawe jaki. Zobaczymy. Co ty myślisz, Ewa? O, jakaś promocja, ale jest mniejsza, mniejsze chyba opakowanie. Ale już nie mamy w domu, mamo. Kilogram. Tak? 60.
Aha. No. Aha, to jakaś promocja. No. Super. Bardzo lubimy, kochani. Ta, ta jest ładniejsza. Ta jest ładniejsza, ale ta też ma ziarenka? Tak, tylko ładnie spracowana. Wow. Wow. Super. Promocja, nasza ulubiona kawka, tym bardziej, że nam się już skończyła. Tak. Znaczy mamy jeszcze w ekspresie, ale nie mamy, kochani, w szafce. Bum! 10 punktów. Proszę panią. To ty ja cię, mamo, powinnaś w kosza grać. Dobra byś była. Grałaś w kosza? No i jak ci szło? Kurde! Co się pytasz, głupio, nie? Kochani, w makro są te serki z Miechowa. Jakie one są pyszne. Jeden, także... Zobacz, kosztuje 0. Ile jeden taki? Złoty, no 2 złote niecałe. O Jezu, no to niedrogi. No i jeszcze 2 mleczka. Mamy tutaj bez laktozy, 2, 1,5. Są przepyszne. Ale takie dzieciństwo mi przypomina ten serek. Ale zimno. Uciekamy. Mamo, uciekali. Na osiołku przez pustyni. Żar nie mogę. Weno mi pomóż. Ciągnij. O, jakie przyspieszenie, kurde. Zimno tutaj, uciekamy stąd, bo... Kochani, tak tu ładnie pachnie. Jesteśmy właśnie na dziale z rybkami i mamusia kupiła kawałeczek halibuta. Uwielbiamy, co? Teraz bułką zjadłem. Ja też. Masz tego, mamusiu? Dziękuję. Jedni jedzą paszteciki, kochani, drudzy batoniki. Bardzo dobry batonik. W aplikacji pokazuje mi, że jest kiepski, ale... Ale był bardzo dobry. Raz ale na jakiś czas, zły. Ale nie był zły. Inne były złe właśnie. Te z Oshi są złe i te go coś tam. Go on, tak. I one są, kochani, bardzo złe. No cóż, są złe, ale jakie są pyszne. A, wiele rzeczy jest złych. Czasami jak się zje, to się nic nie stanie. Smacznego, mamusiu. Chcę ci pożyczyć? Ale ty chcesz co, sok z kapusty czy Red Bulla? Bo ja, a to poczekaj, ja skoczę tu do sklepiku, kupię ci picie, poczekaj. A to wyrzucę, będę mieć na nagraniu, więc... Idę, kochani, kupić coś mamusi do picia, bo ona nie lubi Red Bulla. Kochani, jestem właśnie w Budoparze i chcę kupić mamie jakiegoś kwiatka. No i tak sobie pomyślałam, że w tym roku, bo jutro jest dzień mamy, to tak sobie pomyślałam, że w tym roku po prostu chciałabym jakiegoś takiego właśnie do wsadzenia do ogrodu, do ogródka. No i tu mam takiego ślicznego. Jest to, kochani, rododendron. My mamy chyba takiego, ale no zobaczcie, jest taki uroczy, jest taki piękny. Jest też czerwony, więc kurde, nie mogę się zdecydować. Jest jeszcze królowa Jadwiga, jest też... Ale ta królowa Jadwiga nie taka średnia. Jest widać, że coś się z nią dzieje. Szkoda, bo naprawdę fajna. No i tak pomyślałam, że kurczę, wiecie, kwiatki też są fajne, ale tutaj to będzie oko cieszyło, jak się wsadzi po prostu do ogrodu. No i zastanawiam się, co tutaj wybrać tej mojej mamusi. Mam ciężki wybór, kochani, bardzo ciężki. Nie wiem po prostu, kochani, co mam wybrać. No, trudny wybór. No zobaczcie, ta królowa Jadwiga, jest coś z nią nie tak. Coś tu taka jest jakby, no nie wiem, jakby coś jej dolegało. Tak mi się przynajmniej wydaje. Chyba, że ona taka powinna być, ale nie. Wydaje mi się, że nie. Magnolia jest piękna, magnolia. To jest właśnie ta, ale my mamy magnolię już jedną, więc nie wiem, czy mamusia by chciała jeszcze jedną. Rododendron też, ale on jest taki piękny, taki różowy, że biorę. Biorę, kochani. Będzie piękny. No, on się do mnie uśmiecha od razu, od samego początku. Dobrze, kochani, pewnie zapytacie, Ewa, co wybrałaś? Wybrałam 2. No są tak piękne, mam nadzieję, że tylko mi się nic nie stanie w samochodzie, bo mam jeszcze zajęcia, później siłownię. Pani powiedziała, że raczej nie powinno, bo też nie jest gorąco, więc mam taką nadzieję. Dobra, super, zamykam i jadę. Jesteśmy, kochani, w galerii z mamusią. Dzisiaj jest dzień mamy. O, to proszę bilet. O, dzisiaj jest dzień mamy. To powinno być za darmo. No i teraz ciekawe, czy do, nie dosięgnę. To ty masz długie ręce i nie dosięgasz, a ja? Jedziemy, kochani, najpierw oddać samochód. Oddajemy samochodzik do czyszczenia, bo mamusia chciała go podpicować, tak? Zadbać. Tak.
I na zakupki, kochani. I na zakupki. Raz na jakiś czas trzeba. Tak, 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 tak. I mamusia chce, żeby sobie coś kupiła na dzień mamy. No, no sponsora dziś. Tak, tak, tak. A wieczorkiem do teatru jedziemy. Cieszysz się, mamuś? Pewnie. Na komedię. Super. Kultury trochę złapiemy. Kultury. Kochani, idziemy do Deichmanna. Pod kontrolą jesteś. Idziemy do Deichmanna, bo mamusia chce sobie zobaczyć jakieś... Sandał, ale pięknie wyglądasz, wow. Dzisiaj, mamo, to przesadziłaś. Patrzcie, kochani, jakie mamusia dorwała fajne klapeczki. Śliczne, pomalutku. To są te, kochani. Bardzo ładne. No, no, no. Takie, wiesz co, inne troszkę. I bardzo ładny ten pasek z przodu mają. Wiesz, ta kolorystyka tak, robi robotę. No, no fajne. Ciurde. A no, na pewno. Fajnie, fajnie. Bardzo ładne. Podobają mi się. Mhm. Fajnie. I co, ja nie lubię tego białego paseczka, co jest na dole, nie? To on tu pasuje, no. Tam masz lustro, mamuś. Nie. Właśnie, musisz nogę do góry zadrzeć. Tu masz, mamuś, tam. Mhm. Mam torebkę twoją. No i jak? Możesz się przebiec po sklepie. Tak jak ja kiedyś. Potwierdzę, że są bardzo ładne. Bardzo ładne, prawda? Ja już kiedyś je opatrzyłam sobie. Mówię, takie były wygodne. No, fajne, ładnie leżą. Takie inne. Tak, 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 no. Akurat tutaj są. Kochani, mama szybki zakup zrobiła, nawet 5 minut. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, z okazji dnia mamusi. No, mamusia sobie sama prezent wybrała. To dla mamy kupić to jest taki problem, kochani. Ale widzisz, założyłam i od razu. I od razu. Tym bardziej, że przymierzała je wcześniej. Wcześniej przymierzałam. Super, bardzo się cieszę, ja żeby bardzo... się dobrze chodziło. Dobrze. Proszę tutaj się pokazać. Jesteśmy, kochani, w 4F. No i patrzę sobie taką bardziej koszulkę na siłownię, żeby było mi chłodniej. Jeszcze te ręce są troszkę grube, ale... No, już nie tak. Ale nie tak. Ona wygląda tak z tyłu. Fajnie. Fajna, nie? No. Przewiew. Przewiew jest niezły. No. Bardzo ładna jest ta koszulka. I też nie jest jakoś bardzo droga, bo kosztuje 70 zł. I jaki to jest rozmiar? Eska. Eska. Eska, kochani. Eseczka. Więc... Fajnie. Mnie się wydaje, że Ewuniu tą mniejszą, tą eskę. Wiesz, jeszcze te ręce muszą zniszczyć, ale... przesadzę. Ale jest eseczka lepsza, nie? Tak, mnie się wydaje tak. Do tych spodenek moich. No. Chociaż do legnicy też fajnie. Też fajnie wygląda. Ale mówię, zaraz tak się ciepło zrobi, już jest ciepło na siłowni. No. Fajna. Dobrze, proszę pani, to robimy tak. No. Prezent na Dzień Dziecka. Dzisiaj dzień mamy i dostanę na Dzień Dziecka. Dziękuję bardzo. Od mamy, no. Dziękuję ci to. Bardzo, będę pakować. Słuchaj, ale no, tamta jest za duża chyba, za duża nie? Jest tamta, tak, myślę, że nie. Po co się mam poszerzać? Nie, 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 nie. Bo ta by była taka, kochani, no to nie. Nie, nie. Za nie. Bardzo tu mi wisiało tego. Mm-hmm. Nie, myślę, że ta. Ta bardzo jest fajna jest. No. Super, taka mega. Nie jest długa. Jezu, ja, kochani, to jest takie uczucie fajne, jak możecie taką koszulkę założyć. Albo mogę zdjąć bluzkę w szatni i się tak już nie wstydzę. No, to jest mega uczucie, mega nie? Fajne, no. Dobrze, kochani, już mamy dwie sprawy załatwione. Tak jest. Fajnie. Proszę tu zrobić figurę. Dobrze. Bardzo. O, top model. Kochaną mamusię. Dziękuję. I ktoś powie, że ty mnie nie wspierasz. Boże, kochani. Mega, mega się cieszę. Ona mi tak chodziła po głowie. Fajnie. A to mi idę odwiesić, bo jest większa. To idę odwiesić, mamuś. Masz odwieść to też. Dobra, daj. Proszę? Jeszcze inne patrzyłam, kochani, ale no nie, nie. Kurczę, strasznie się cieszę. Dostałam na nie dziecko. Mega, mega, kochani. Ja strasznie teraz sportowe lubię, bo wiecie, cały czas tych koszulek brakuje na tą siłkę.
i fajnie, będzie mi chłodniutko i w ogóle mega. Są jeszcze te koszulki, kochani, jakby ktoś z Was chciał sobie taką kupić, to gdzie to było, gdzie ja muszę ją odwiesić gdzieś, nie wiem gdzie, tam dalej. To jeszcze są, kochani, także możecie, są XL-ki, M-ki, L-ek nie ma już. Już nie widzę, ale naprawdę fajne, fajne rzeczy. I pokażę Wam coś. Pani, w ogóle z moją znajomą umawiamy się, żeby pójść na basen. Zobaczcie, jaki kostium, ja pierdzielę. Mega czaderski. Nie wiem, jak będę w nim wyglądać. Na razie nie planuję kupić. Znaczy planuję kupić, tylko dzisiaj nie planuję przymierzać, bo już nie mamy na tyle czasu, ale kurde, fajnie wygląda. Co uważacie? Sobie przymierzy go następnym razem. Mam nadzieję, że będzie jeszcze, bo chcemy chodzić właśnie na basen, bo ona mówiła, że wieczorami gaszą światło i są lampki podświetlane. Ja cię... Ten wydaje mi się, że zbyt taki... O kurde, o panie, jedyny. Za bardzo ten jest powycinany. Ten mi się bardzo podoba i on ma też takie miseczki tu pod spodem na biust, także... fajno, fajno. Fajnie, fajne rzeczy tu są teraz w 4F naprawdę. I tu jakieś torby... klapeczki. O, ta torba też jest bardzo fajna, taka na siłownię. Taka, wiecie, na lato. Bardzo fajna. Bardzo mi się podoba. No, tylko wiecie, full kasy i, i można kupować. Wow, bardzo się cieszę. Mamusia tam kupuje. Idę właśnie do mamuni. Proszę. Kochani, jesteśmy z mamą w HM-ie. No i szukamy dla mamy rzeczy. Ale w międzyczasie. Ale w międzyczasie przymierzyłam sobie taką bluzkę i myślę, że już coraz fajna. Lepiej wygląda. Taką na siłkę bym miała fajną. No. A nie super. Tylko na siłkę, w ogóle fajna taka, nie? No. Więc tą na pewno biorę. I kochani, 20 zł. 19,99 i jeszcze jest chabrowy kolorek, jeszcze sobie tą przymierzę, tylko to jest L-eczka, bo tu z tego nie było M-ki, a tu zobaczę M-eczkę z no, tych, a będzie pewnie. Za czas na, no to biorę L-kę. Tak jest. Rozbieram się. Ta, kochani, wygląda w ten sposób, jest troszeczkę tępsza, więc M-eczka nie wyszła na mnie, znaczy nie to, że nie wyszła, i po prostu nie wciągałam na siłę, żeby komuś nie rozciągnąć. Tak, tak, tak. No nie wiem, mamusia, jak wygląda. No fajnie, mnie to się podoba. Mam trochę, nie? No ale to zejdzie pomału, będzie schodzić. Nie ma co, wiesz, nerwowo podchodzić. Ale jak czas, się spali, czas. No śmieszny, no bo miałaś inną bluzkę. Tak, tak. No także zastanawiam się jeszcze, zobaczymy. Zastanowimy się. Tak. Ale w Hawerku też ci ładnie. Super. Fajna, fajna. No, proszę, proszę. No mówię, no, te ręce jeszcze. O! Ach, trzeba pracować nad nimi. Oczywiście. Pani, jednak sobie kupiłam tą, Boże, nie habrową, pomarańczową. I ona kosztowała 20 zł. Orange. A tamta habrowa była droższa, ale co z tego, niewygodna była. Jednak gdzieś mnie tam opinała, niezbyt dobrze się czułam i wiedzie, chodzimy na wędrocze. No, także super. Ale zrobiłam deal, dwie dychy wydałam. No, także bardzo. Teraz są modne w ogóle te koszulki. Teraz się robi ciepło. W końcu nie będę musiała tak gacić i chować wszystkiego. No, szerokaśnych. Dobrze, dobrze jest, kochani. I to właśnie teraz człowiek, jak pracuje na tej siłowni, wejdzie do tego sklepu, nie? No. To tak w końcu, wow, no to jest w końcu po coś. Bez nerw. Bez nerw. A wcześniej, ja nawet w L-ki spodnie się już mieszczę, nie? Fajnie. Kurde. Takie jedno. Tak. Fakt, że ja narzekam jeszcze, bo już bym chciała, no, ale... Słuchajcie, no to znaczy, że jej zależy. Zależy. Narzeka. Zależy. To dobrze, bo ma jeszcze napęd. Mam napęd. Cały czas napęd mama musi, będę mieć. Dobrze. No, także my chwilkę mamy teraz odpoczynku i zaraz idziemy do... Reserve. Tak jest. A później co tam ma, na co masz ochotę? Kawa, coś tam? No, zobaczymy. Zobaczymy. Mama dzisiaj rządzi. Dobrze. Pani, jesteśmy teraz w Reserve z mamusią. No i mamusia sobie taką piękną spódnicę wybrała do tych nowych bucików. Bardzo ładnie to wygląda. Mamuś, nie zastanawiamy się, idę do kasy i kupuję. Dobra. Dobra? No, fajna, nie? Bardzo ładnie wyglądasz, no. Super. Powiedz, że ja też bym w takiej chodziła. Co? W takiej spódnicy. Tak? No. No, widzisz. No. To sobie pożyczysz. Sobie pożyczysz. A ty widzisz, chciałaś mniejszy rozmiar. O? Większy, przepraszam. A na ciebie wchodzi jaki? To jest M-eczka chyba. Nie, L.
Lka. Nie, Mka. Nie. Nie, Lka. A nie, Mka. Mka, bo szukałaś Elki. Dobrze, wyłączam, bo się pani rozbiera. Pani, idę z mamy spódnicą. Ojej, jaka kolejka jest duża. I kupuję. Bardzo ładna. Kochani, siedzimy sobie z mamusią w Grycanie, ponieważ zamówiłyśmy kawkę i coś jeszcze. No i co? Mama jest zajęta, kochani. Mówi, ja teraz odpisuję na komentarze na Instagramie. Mówi, dobrze. Widzicie, jaką mam mamę? Cool. Też mnie tutaj wykształcił. No, czyli zajęta jesteś teraz. Nie masz czasu, dobrze. No, muszę odpisać. Okej. Rozumiem. Miłe, ciepłe słowa, że o, bardzo miłe. Dobrze, odpisuj sobie. Mamusia już buciki założyła, kochani, na nóżki. Fajnie, fajno. Fajno. Cicho biegi. Cicho biegi. Elegancki poszukiwał. Przynajmniej nie porysujesz tutaj tego podłogi w galerii. Dziękujemy bardzo. O, dla pani, prawda? Tak, tak. Ja. Dziękuję. Podać cukier do stolika, bo widzę, że nie ma. Tak, poprosimy, tak, bo mamu się. No i jak mam się ci się podoba? Ja, ależ tu. Uhuhu. Ładnie nie to wygląda. Pięknie to wygląda. Tak, pięknie. Mówię do pani, żeby zaskoczyła. Tak powiedziałam. Żeby nas zaskoczyła. Ale bardzo sympatyczna pani. O, dziękujemy bardzo. Dziękujemy. O, wiesz, co ekstra. Super. Mamuś, moje ciasteczko jeszcze proszę sobie wziąć. Ojej, wszystko na słodko. Tak, u ciebie tak. Smacznego. Ja, dziękuję. Kochani, zakupki udane, tak? Shopping zakończony. Idziemy zobaczyć teraz sukcesem. Samochodzi. Sukcesem. Tak. No, także kochani, no co? Idziemy zobaczyć samochód, jak wyczyścili. No i zbieramy się do domku na obiadek, a później mamy na 19 teatr, kochani. Kurde, kurde, co tu się dzieje? No i widzicie, dzisiaj trzeba było zapłacić za parking. Powinno być dla mamy, to powinno być za darmo, być dzień mamy. O kurcze, ale się błyszczy. Elegancko, mamoś. Pięknie. No, znają się na tym, no, jak nic. Włączysz, otworzysz? Zobaczymy, czy odkurzyli bagażnik. O, odkurzone, nie? Tak, bo widzę, że był koszyk ruszany. Widać, widać ładnie. Już mogę? Dobra. O, super, elegancko. Czyściutki, pachnący. Mamuś, akurat twoje buciki czyściutkie. Nowiutkie. Nowiutkie. Pani, jesteśmy już w Radomiu z mamusią i mnie oszukał parkomat, bo mi 20 groszy nie wydał. No ja nie wiem. Jak powiedział, reszty nie trzeba. Reszty nie trzeba. Ja tak nie mówiłam. Mamy 18.14, mamy na 19 spektakl. Pewnie się troszkę aktorzy spóźnią, bo muszą zapalić, coś zjeść. Byśmy sobie usiąść gdzieś. No to tam sobie pójdziemy, może przed teatrem usiądziemy. Nie ma na czym. Nawet to nie. Nie ma przejścia. O kurczę, nie, to jest tutaj. No. I sobie przejdziemy, mamuś. Jesteś zadowolona, że idziemy do. No. A na jaki spektakl idziemy? Ja nie powiem. Ja też nie. Jakąś komedię. Jakąś komedię. Kochani, kochani, jesteśmy w pięknym Radomiu. Kto jest z Radomia, proszę pisać. Wiem, że są osoby z Radomia. Ale jest u was ciepło, u nas jest chłodniej, nie mamuś? Mam za dużo betonu. Mama, jaki look! Ha, ha, ha. Idziemy, kochani, na spektakl, na komedię. Nazywa się Ryzykowna Forsa. Farsa. Farsa. Nie, Forsa jest napisane. No tu masz, mamuś, zobacz. Forsa. Ryzykowna Forsa, jest to jakaś komedia. Mamy o 19 spektakl, także... Zobaczymy, kto tu gra z osób, które znamy. Nie kojarzy nikogo. Poznamy. Super. Cieszysz się, mamusiu? No pewnie, że tak. Kochani, jesteśmy już w teatrze i jest tak dużo ludzi. Pełna sala. Jak ja kupowałam te bilety, mówię, ojej, ile czerwonych miejsc wolnych. A to wszystko było pozajmowane.
Ale ładne, ładnie. I jeszcze tam z tyłu za nami są ludzie i to jest moja mamusia. Jak mamusiu? Dzień mamusi. Fajnie? Super. Ryzykowna forsa. Zobaczymy, co to za będzie za spektakl. Ale teatr duży. Kochani, właśnie jesteśmy po spektaklu. Mamusia, jak wrażenia? O, no lekkie, łatwe i przyjemne, ale taka akcja. Tak, taka i który spektakl bardziej Ci się podobał? Ten czy na tym, co byś wcześniej? Nie, jeden i drugi. Tak, fajny. Mnie się ten bardziej podobał. Tak? No, ale później bo działo się i trzeba naprawdę być skupionym, żeby nadążać po prostu. Kochani, jeśli taki vlog Wam się podobał, to oczywiście lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, żebyście byli na bieżąco. Tak jest. A my jedziemy do domku, tak? Tak, no jeszcze mamy kawałek. I kochani, obserwujcie kolejne vlogi, bo będziemy nagrywać. Tak. Dziękujemy. No proszę, mamusia jeszcze chciała coś powiedzieć. Tak, jeszcze solo. Solo? Uwaga, solo. Słuchajcie, bardzo dziękuję mojej kochanej córeczce, że mi tak dzisiaj uświetliła dzień. Jest mi bardzo miło. Samego rana. Ale jecha, kręcę. Mamuś, nie tak w scenariuszu było. Pomyłka! Co Ci kazałam mówić? Życzę wszystkim takich wspaniałych dzieci. O! Ciesz je razem. Mam, będę płakać. Jak najdłużej. Kocham Cię. Bardzo Ci dziękuję, Corunio. To ja Ci dziękuję, że Cię mam, mamusiu, bo bez Ciebie to się mamy nawzajem. Ten świat to by był, wiesz, jaki... Wiem. Kocham Cię. Cieszmy się, że mamy się nawzajem. Tak jest. To była dobra decyzja z Twojej strony, tak Żubik. Tak. Jeszcze razem tutaj. Tak. I dzień się kończy. No. Miłym to co akcentem. Jutro robimy? Proszę? Co jutro robimy? A nie wiem. Ostatnio mamy śpimy. Tak, śpimy. Śpimy. Nie, ja jutro idę na siłę. Wiecie, tak się mówi. Śpimy, śpimy, lepiej jutro posiedzimy. Tak, tak. Pa, pa. Pa, kochani. Ej. Do następnego. Trzymajcie. Vloga.